chciałabym też bardzo serdecznie przywitać dla możliwości wdrożenia uczniów krakowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli. Nawet za szczególne osiągnięcia konkursach i obywatela przedmiotowych. Bardzo serdecznie witam naszych znamienitych gości, gospodarza obiektu, pani prezydent dr Annę Kornecką-Markowicz. Panią wiceprzewodniczącą Rady Miasta Krakowa, panią dr Małgorzatę Jantos. Małopolskiego wicekuratora oświaty pana Grzegorza Barana. I przedstawiciela Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Góry Metropolitanej księdza doktora Andrzeja Kijana. Bardzo serdecznie witam laureatów i opiekunów, nauczycieli i rodziców. Taka tylko techniczna uwaga, która może wyjść potem z głowy, ale będziecie Państwo tutaj i dorośli, i dzieci podchodzić. Tutaj Pani Prezydent i Pani Przewodnicząca będą wręczać Wam nagrody. Bardzo proszę o zachowanie ostrożności, ponieważ podłoga jest śliska i zdarzało nam się tutaj wypadek. Bardzo serdecznie proszę teraz o zabranie głosu Panią Prezydent Annę Kornecką-Markowicz. Szanowni Państwo, mówiąc Państwo, również zwracam się do uczniów, bo myślę, że to, że zdecydowaliście się startować w takich konkursach, świadczy o tym, że można do Was mówić Państwo. To znaczy, że jesteście mądrzy, to znaczy, że jesteście odpowiedzialni, to znaczy, że myślicie o swojej przyszłości. Zatem, Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością spotykam się tutaj z Państwem po to, żeby podziękować za to i rodzicom, uczniów, że zadbali o to, żeby dzieci kochały książki, mogły się uczyć, żeby podziękować nauczycielom za to, że zechcieli rozwijać talenty, uzdolnienia swoich uczniów i podziękować uczniom, że gotowi byli podjąć tę pracę, że gotowi byli podjąć ten trud, no i że osiągnęli taką satysfakcję, jaką jest zdobycie laurów. Zatem bardzo jest mi miło spotkać się z Państwem. Myślę, że to, co mogę odpowiedzialnie powiedzieć, to, co nas łączy tutaj wspólnie, to są, wierzę, że wszyscy tu obecni, to są ludzie, którzy lubią się uczyć, ludzie, którzy lubią się dowiadywać, ludzie, którzy budują swoje życie zawodowe, swoją przyszłość w oparciu o uczenie się. No i to jest znakomite, to jest fantastyczna przygoda i kiedy się zakosztuje tej przygody, kiedy się ma tyle lat, bo tutaj najmłodsi, no to jest się w tej przygodzie przez całe życie. I tego właściwie życzę każdemu z tu obecnych, a szczególnie Wam, drodzy, szanowni uczniowie. W naszym mieście szczególnie to uczenie się jest taką znakomitą, to jest taka wizytówka tego miasta. To miasto pełne uczelni wyższych i życzę tutaj wszystkim, nawet tym najmłodszym, żeby podjęli ten trud studiowania właśnie w Krakowie. To odbieram zwykle to o tym mówi pani przewodnicząca rady jako pracownik uczelni, ale to jakby też płynie z mojego serca to przekonanie o tym, że nigdzie indziej, ale właśnie w Krakowie należy rozpocząć studia, po to, żeby potem konkurować w świecie. I tego wszystkim tutaj obecnym życzę. Bardzo serdecznie gratuluję Państwu rodzicom, że udało się Państwu zachęcić dzieci do uczenia się. Myślę, że bardzo nisko chylę czoła przed nauczycielami, którzy, i tu już też przepraszam, że te nagrody spóźnione, że czas nie taki, że to spotkanie też już jakby trochę spóźnione, ale proszę wybaczyć i proszę nie myśleć, że to są świadome zaniedbania. Także dziękuję gorąco wszystkim za tę pracę i za ten trud i bardzo gorąco proszę o dalsze starania w tym zakresie, bo to jest potrzebne nam wszystkim, nam dorosłym, nam Krakowowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Prezydent. Proszę o zabranie głosu Panią Wiceprzewodniczącą Rady Miasta, Panią Małgorzatę Jantos. Szanowni Państwo, w tej chwili już się poczułam tutaj, właściwie przed chwilą powiedziałem, ja już wiem, co ja mam dodać do tego, co powiedziała Pani Prezydent. Jesteście najmłodszą naszą grupą w dniu dzisiejszym. Nie wiem, dlaczego na końcu, jak tak się stało. Więc życzę Wam wszystkim, żeby Wam w życiu się udawało, żebyście byli zawsze dumą swoich rodziców, a także i nauczycieli, bo ja jako nauczyciel wiem o tym, że jak niekiedy przychodzą do mnie i gdzieś się tam pojawiają w jakichś latach moi najzdolniejsi studenci, to bardzo miłe jest, że oni do mnie wracają
Więc życzę nauczycielom, żeby do nich zwracali zawsze ich najzdolniejsi uczniowie, bo to jest nasza nagroda tak naprawdę, to, że mamy dobrych i wspaniałych uczniów. Życzę wszystkim dużo zdrowia. Rodziców podziwiam, że stworzyli takie potomstwo, które jest tak wspaniałe, świetne, czego wam gratuluję. I wszystkiego dobrego życzę, dużo zdrowia, sukcesów. Obyście też zostali w tym Krakowie, w Polsce, żebyście nie byli dziećmi Europy, ale polskimi, tak jak sobie życzyłam. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu na polskiego wicekuratora oświaty, pana przewodnicząca. Szanowni Państwo, i przede wszystkim droga młodzieży, jest mi niezmiernie miło uczestniczyć dzisiaj w tej naszej uroczystości, być tutaj z Państwem. Ja bym kiedyś powiedział, że bardziej wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć. I myślę, że te słowa bardzo pięknie wpisują się w tą dzisiejszą uroczystość, ponieważ tutaj właśnie zgromadzili się uczniowie, którzy chcą poznać świat, chcą się czegoś więcej nauczyć. Jestem niezmiernie dumny, ale także pełen podziwu, że mimo swoich obowiązków szkolnych pragnę się zgłębiać wyniki wiedzy i chcę się dowiadywać się czegoś więcej o świecie. Chciałbym z tej okazji złożyć wam oczywiście ogromne i serdeczne gratulacje za dbanie tych sukcesów, jak i również chciałbym pogratulować nauczycielom, bo dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki Państwa życzliwości, wiedzy, młodzież i wasi podopieczni mogą osiągać tak wspaniałe sukcesy. Gratulacje także chciałbym złożyć rodzicom, bo to Państwo jako pierwsi inspirujecie swoje dzieci do tego, aby poznawali świat. Jeszcze raz gratuluję i życzę wszystkiego dobrego. Proszę jeszcze raz bardzo przedstawiciela Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Gminy Metropolitalnej, księdza doktora Andrzeja. Panie Prezydent, Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, dołączam się do tych słów gratulacji, które przed chwilą tutaj usłyszeliście z tego miejsca. To wyjątkowe miejsce dla miasta, dla Krakowa i też dla was wyjątkowa chwila, kiedy Kraków chce wam podziękować za to, co zrobiliście, za wasz wysiłek, za wszystkie sukcesy na różnych polach, w różnych dziedzinach. Chylę czoła przed nauczycielami, rodzicami i dziękuję właśnie też tym wszystkim, którzy sprawiają, że możemy się tutaj spotykać już na trzeciej turze dzisiaj, więc to doświadczy o tym, że mamy dużo różnych talentów, dużo możliwości i pięknie chcemy je rozwijać. Wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję, życzę dalszych sukcesów. Trzecie nasze spotkanie dzisiaj, w tym roku nagrodzonych jest 854 uczniów, w tym 854 osoby, w tym 513 uczniów i 341 nauczycieli. Teraz poprosiłabym Panią Prezydent i Panią Przewodniczącą o wręczenie dyplomów i nagród. I będziemy wyczytywać, począwszy od uczniów, tak? Od uczniów nazwiska i poprosimy o odpowiedzenie do tego nas na środku. Elena, ogólnokształcąca szkoła muzyczna Waszkowa, Międzynarodowy Korpus Pianistyczny. To też ogólnopolska, ogólnokształcąca szkoła muzyczna, przepraszam, Międzynarodowy Korpus Pianistyczny. Elena Michalik, ogólnopolska szkoła muzyczna, 6. Festiwal Polskiej Muzyki i Współczesnej Galerii. Tomasz Szymankiewicz, Ogólnopolska Szkoła, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, 6. Ogólnopolski Konkurs, Kanada. Maria Matowka, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, 6. Ogólnopolski Konkurs, Kanada. Julia Laskowska, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, 6. Ogólnopolski Konkurs Kanada. Elisa Tarska, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, 6. Ogólnopolski Konkurs Kanada.
Kamerę. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, szósty Ogólnopolski Konkurs Kamerowy. Jadwiga Modylewska, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, szósty Ogólnopolski Konkurs Kamerowy. Magdalena Kulik, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, Konkurs Humanistyczny, piąty Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Muzycznych. Leon Lauterbach, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, 12 Konkurs Skrzypcowy. Jonasz Sobanec, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, pierwsze Ogólnopolskie Forum Perkusyjne Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. Julia Pietraszek, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, pierwszy Ogólnopolski Konkurs Fletowy. Damaris Sutor, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, 12 Konkurs Skrzypcowy. Pani Natalia Fischer, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna. Pani Dorota Zielińska, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna. Pani Monika Błaszczyk-Bylica, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna. Pani Maria Kryna, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna. Pani Janina Żywowicz-Huk, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna. Pani Ewa Jarnus, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna. Pani Beata Marek-Indarnik, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna. Pani Anna Lider, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna. Pani Irena Witowicz, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna. Pan Paweł Witowicz, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna. Pan Leon Olejniczak, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna. Pani Agnieszka Cywińska-Olna, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna. Pani Dorota Rejzer, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna. Pani Agnieszka Kryla, Szkoła Muzyczna gminy Frankowskiego. Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim narodzonym, bo dzisiaj Państwo mamy zgłaszać tutaj kolejne uroczystości. No i już wcześniej pozostałe flesze, a teraz zapraszamy tych wszystkich fotoreporterów na minutę oświetlania. A Państwa nagrodzone zaproszone w to miejsce szlachetne dla zrobienia sobie wspólnego zdjęcia. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję Państwu za udział, życzę miłego popołudnia.